Siemaneczko, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Robimy sobie dzisiaj powtóreczkę na nowym merceku. Przełożyłem głowicę tylko z tamtego do tego, żeby mieć wałek Z40. No i powiem wam, że różnica jest kolosalna. Jest tak wstępnie wystrojony, troszkę go zalewa na wolnych obrotach. Na razie wam nie pokażę, jak to idzie. Bo jest ślisko i kolejne są. Także musimy wyjechać sobie na prostą drogę lub asfalt. Jedynka, dwójka. Zobaczcie. Idzie, idzie. Ja dojeżdżam. Widzimy się na miejscu, może kogoś złapię po drodze. 5 minutes later. Czy ktoś w ogóle tu jest? Tak. Jakie ty masz opony? Człowieku. Długo czekacie? Wy nie? Dobra, dzisiaj jest... O, ale się przestraszyłem, że mi coś z silniku wyje. A to tylko 200. Dzisiaj można skakać ogólnie. Mam stary zawias, więc jest zajebiście. Pojem. Las dobry, ale kurde, drzewa są strasznie wąsko. Nie ma szans! Zależy, jak się ustawisz. Ja jechałem tamtędy, to musiałem tu skręcać, bo kamieni tyle, że... Żyrafa, jak ci motor złożyłem? No, teraz pod górkę wyjeżdżę. 1 hour later. I tu właśnie jest ten moment, w którym dołączyliśmy się do przypadkowych ludzi, którzy jeździli akurat pełnowymiarowymi krosówkami lub enduro. Po prostu chcieliśmy im pokazać, że takie pitbajki nasze malutkie wcale mocno nie odstają od takich pełnowymiarowych sprzętów. No tu może być grubo. Spróbować można. Takimi sprzętami to tu powinni skakać. Zaraz wyjdzie na to, że odpuścimy. Ciężko. Zmęczyłem, tak szczerze powiedziawszy. Ale nie dajemy za wygraną, musimy nadrobić za chłopami. Pokażemy, że MRF też daje radę. Teren fajny. Łatwo się zgubić. A na dole są? Zróbcie się dookoła, tu były ryja. Aha, dobra. Tu by były problemy ze wjazdem na małych kołach. Próbować można. O, małe koła. Thank you.
próbujemy robić? O stary. Ile wiedziemy, to wiedziemy. No, dwójka się kończy. Jedziemy. Aha, i to tutaj. Nie ma innej drogi. Jakoś sobie poradzimy, kurde. Ja pierdziele, ja widzę. My tu nie trafimy już drugi raz. Na ludzie, żeby nas nikt nie słyszał i będzie git. Jak ja nie lubię po takim jeździć, ale tu podjazdy. O! Dobra widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na następny odcinek już za tydzień. Stawcie łapkę w górę, suba. No i nara.